Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w dzisiejsze niedzielne popołudnie. I tutaj, drodzy Państwo, małe zaskoczenie. Program nagrywam dzisiaj bardzo rano, czy bardzo z rana, tak żebyście mogli go sobie odsłuchać dzięki uprzejmości Piotra po południu. Wiąże się to z tymi naszymi wyborami, o których sobie ostatnio rozmawialiśmy. Po prostu po południu mam trochę zajęć w związku z no właśnie tymi wyborami do Europarlamentu. Dzisiaj będzie godzinka, krótka godzinka, ale myślę, że dosyć treściwa, jako kontynuacja tego wszystkiego, o czym sobie już wcześniej rozmawialiśmy, w kontekście również moich doświadczeń z ostatniego czasu. Oczywiście jeszcze raz, no, bardzo serdecznie witam. Jesteście wspaniałymi ludźmi, którzy towarzyszą temu programowi, niektórzy od samego początku. Cieszę się bardzo, że jest mnóstwo takich pozytywnych wypowiedzi. Odzywacie się na maila. Ten program jest dla Was. Ten program jest dla Was, o Was. Często również w pewnych dylematach, przez które sam przechodziłem. Ale myślę, że one są tożsame dla bardzo, bardzo wielu ludzi. Dlatego dzisiaj też sobie porozmawiamy o konsekwencjach wyborów. O tych realnych i o tych niedoszłych, w momencie, kiedy te wybory zatrzymują się gdzieś tam na jakimś etapie i nie dochodzą do skutku. Dzisiaj będzie troszeczkę cytatów też z różnych pozycji. Kiedyś ktoś powiedział coś takiego, że wielkie umysły mają cele, inni mają jedynie życzenia. I był to Washington Irving. Bardzo mocne słowa, ale rzeczywiście tak w życiu jest. Wszyscy mamy marzenia, jedni bardziej sprecyzowane, inni mniej. Jedni je przelewają na papier i tutaj zaczyna się dziać ta magiczna moc, o której sobie już rozmawialiśmy swego czasu, bo uruchamiane są potężne siły we wszechświecie, o których istnieniu często sobie nawet nie zdajemy sprawy, dopóki no, nie wykorzystamy ich, tak w cudzysłowie, dopóki nie zaprzęgniemy ich do działania zgodnie z naszą wolą. A służą temu naprawdę nie jakieś tam wyszukane techniki, tylko wystarczy czasami po prostu usiąść i spisać te swoje marzenia na kartce papieru, dołożyć do tego datę realizacji. No i trzeci bardzo ważny czynnik to jest po prostu zacząć działać. I zgodnie z tym, o czym sobie tutaj mówimy, drodzy Państwo, tydzień temu nie było programu. Ktoś mi powiedział, żebym już nie przepraszał. Ja wychodzę z założenia, że każdy z nas służy innym. Ale dobrze, nie będę przepraszał. Tydzień temu nie było mnie. Byłem w Niemczech na kursie Guolin Qigong. To jest ta metoda, o której sobie rozmawialiśmy w styczniu. Cytowałem Państwu obszerne urywki z artykułu, który był zamieszczony w Nieznanym Świecie i powiem szczerze, brakowało mi takiego ogniwa łączącego to wszystko, co się dzieje, może na razie jeszcze w podziemiu, co się dzieje w stosunku do szeroko pojętego problemu raka, który toczy społeczeństwo. Raka również w tym aspekcie zdrowotnym. Brakowało mi elementu, który dałby ludziom, każdemu z osobna, takie narzędzie tchnące wiarę w jego własną moc. Bo dzisiaj ludzie, kiedy słyszą rak, słyszą wyrok. Wielu ludzi jest załamanych. Zarzuca się tych ludzi informacjami pod tytułem, że jedynie słuszną metodą wyjścia z tej dolegliwości, powiedzmy sobie w ten sposób, jest jedynie chemioterapia, radioterapia, ewentualnie operacja, jeżeli da radę usunąć, tak, duże ogniska. Tutaj wiele razy sobie rozmawialiśmy na temat różnych metod wyjścia z raka. Drodzy Państwo, naprawdę jest ich bardzo dużo. Osobiście mógłbym teraz wyliczać po kolei, ale to nie ma sensu. Sztuka polega na tym, żeby wybrać sobie spośród tych wszystkich naturalnych metod taką, która jest dla mnie najbardziej właściwa. Ale też nie być biernym w tym wszystkim. Właśnie Guolin Qigong, który ja tak mówiąc po europejsku nazywam medytacją oddechową w ruchu.
jest bardzo ciekawym elementem. I tydzień temu byliśmy z kilkoma osobami właśnie w Pogbon. Nie silę się na wymawianie miasta, mimo tego, że kiedyś uczyłem się języka niemieckiego. W każdym bądź razie tam pani Wang Li, no, w grupie 20 osób, połowa to były osoby chore na raka, które właśnie szukały narzędzia. Większość to były osoby, które były z rejonu, z tej okolicy. No my byliśmy, no było, co prawda akurat pani Wang się śmiała, że międzynarodowe spotkanie, bo była jedna pani polskiego pochodzenia z Norwegii, była pani ze Szwajcarii, no i my z Polski, cztery osoby. W każdym bądź razie, drodzy państwo, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że no zależało mi na tym, żeby znaleźć w Polsce instruktora od tego stylu, żeby dać ludziom takie narzędzie, które tchnie wiarę w ich moce i własne możliwości. Kiedy wezmą swój los w swoje ręce i zaangażują się, a nie tylko dokonają wyboru na zasadzie, że proszę bardzo, tylko dokonałem wyboru, to już reszta w waszych rękach. Ano nie, tak nie jest. Od początku do końca wszystko jest w waszych rękach i wszystko to, co was spotyka, jest konsekwencją waszych własnych wyborów, również w aspekcie i społecznym, ale i przede wszystkim zdrowotnym. Także powiem tak, no, miałem taką nadzieję, że dowiem się, no i dowiedziałem się, myślałem, że troszeczkę to szybciej potrwa, ale okazuje się, że żeby nabyć uprawnienia instruktora, no to trzeba ileś tam naście razy do pani Wang pojechać. I wpadliśmy tutaj na taki pomysł, żeby zrobić kolejny kurs tutaj u nas w Polsce. I pani Wang się zgodziła. I z tego miejsca od razu państwa dzisiaj no, pragnę poinformować, żeby te osoby, które chcą poznać tę metodę dla siebie, bo ten pierwszy kurs jest w zupełności wystarczający, dwudniowy, znaczy my tutaj zrobimy trzydniowy. Ten trzeci dzień to będzie dla tych osób, które będą chciały, że tak powiem, doszlifować to, czego uczy pani Wang, po to, żeby no, w przyszłości rozpropagowywać, rozprzestrzeniać tę metodę w różnych rejonach Polski. Także dla osób, które byłyby zdecydowane, prosiłbym, żebyście się do mnie na maila zgłaszali. Ja zawsze na końcu podaję swoje namiary, więc proszę o sygnały, proszę o zapisywanie się. Kurs zaplanowaliśmy na 8-10 sierpień, czyli będzie to pierwszy weekend sierpnia. No, z racji tego, że jest to metoda, którą trzeba ćwiczyć na hali, no ilość miejsc będzie ograniczona. Także no, nie jest to jakiś taki warsztat, to jest praktyczny warsztat, drodzy państwo, to nie jest coś takiego. Jest oczywiście tam trochę omawiania tych form, ruchów i tak dalej na sali, ale generalnie 80-90% zajęć odbywa się na hali. Jest to praktyczna metoda, także proszę wziąć to pod uwagę. I te osoby, które są zdecydowane, proszę o sygnał do mnie. Na pewno ukaże się ogłoszenie. Jest na tyle teraz czasu, że będzie można to ogłoszenie no, w takich czasopismach, które docierają do ludzi otwartych na metody naturalne, będzie w stanie ono dotrzeć. Dlatego też myślę, że chętnych na pewno będzie dużo więcej, aniżeli możliwości na ten weekend. Stąd no, pierwsza informacja dociera do was. Także niezależnie od tego, kto co zrobi, chciałbym na początek państwu dzisiaj coś przeczytać. Ja tą historię kiedyś słyszałem, ale myślę, że ona przeczytawszy ją odda ideę tego, o co mi chodzi. A propos właśnie tych działań, które później podejmujemy po dokonaniu pewnych wyborów. Różne informacje do nas docierają, a my przez te nasze wewnętrzne filtry, tylko pytanie, jakie te filtry są, zaczynamy później temat komentować. Otóż do Sokratesa przyszedł kiedyś pewien człowiek i rzekł: słuchaj, muszę ci powiedzieć coś bardzo ważnego o twoim przyjacielu. Zaczekaj chwilę, przerwał mu mędrzec. Czy przesiałeś przez trzy sita to, co chcesz mi powiedzieć? Przez jakie trzy sita? Spytał przybysz. Słuchaj uważnie. Pierwsze sito to sito prawdy. Czy jesteś przekonany, że to, co chcesz mi opowiedzieć, jest prawdą? Nie,
bo usłyszałem to od innych. No to może przesiałeś swoje wieści przez drugie sito. To sito dobra. Mężczyzna zaczerwienił się i odparł. Nie, muszę przyznać, że nie. A czy pomyślałeś, że jest jeszcze trzecie sito i zapytałeś sam siebie, czy przyniesie komukolwiek korzyść, jeżeli opowiesz mi to, co chcesz mi opowiedzieć o swoim przyjacielu? Korzyść? Właściwie nie. Nie myślałem o tym. Widzisz, rzekł mędrzec, jeżeli to, co chcesz mi powiedzieć, nie jest ani oparte na prawdzie, nie jest dobre, ani też nikomu nie przyniesie korzyści, zachowaj to lepiej dla siebie. I moja prośba, żebyście Państwo mieli na uwadze, żebyście pamiętali o tym, co tutaj w tej opowieści chciał nam przekazać Sokrates. I myślę, że mottem dzisiejszego naszego spotkania będzie to zdjęcie. To zdjęcie, które ma uzmysłowić nam również to, że w największym wrogu możemy mieć przyjaciela. A to, czy będziemy w nim widzieli tylko te negatywne cechy, czy pozytywne, zależy tylko i wyłącznie od nas. Bardzo często jest tak, że to, co najbardziej nas boli w drugim człowieku, jest naszym największym problemem. Dlatego popatrzcie na innych ludzi z perspektywy samych siebie. I tak to robimy, ale chodzi o to, by sobie to uzmysłowić. I tutaj w tym miejscu kolejna historia, bo jakże często bywa tak, że my tracimy jakby grunt pod nogami, sens. Pędzimy gdzieś, nie zwracając uwagi na nikogo, a później tak naprawdę trafia to do nas. Aż do 38 roku życia Ron sądził, że jest kimś, o kim zwykło się mawiać, że osiągnął w życiu sukces pod każdym względem. Słyszał często od przyjaciół, że jest szczęściarzem. Kimś, komu los sprzyja. Urodził się w rodzinie przedsiębiorców i od dzieciństwa uczył się, jak sobie wyznaczać oraz jak osiągać cele i sukcesy, wcielając w życie kolejne pomysły. Jeszcze w czasie studiów Ron zakochał się w Jennifer i wiedział, że oto spotkał kobietę swojego życia. Po studiach Ron otrzymał znakomitą posadę, a dzięki swoim zdolnościom i zaangażowaniu bardzo szybko zaczął piąć się po szczeblach kariery zawodowej. Ożenił się z Jennifer. Zamieszkali w małym domu i wkrótce mogli sobie pozwolić na liczne podróże i wszystko, o czym marzyli, a co mieściło się w granicach zdrowego rozsądku i wolnego czasu, jakim dysponowali. Co prawda niewiele mieli tego wolnego czasu, bo oboje pracowali na odpowiedzialnych stanowiskach. Ponieważ przyzwyczaili się do profesjonalnego podejścia nie tylko do swoich spraw zawodowych, ale także do kwestii wykorzystywania czasu, było dla nich jasne, że partnerstwo to wspólne przeżycia i razem spędzony czas. Dlatego tak planowali swoje życie prywatne, aby jak najwięcej czasu przeznaczyć na bycie razem i wypoczynek. Życie obojga z nich po 10 latach przebiegało bezproblemowo, niosąc jednocześnie wiele pozytywnych zmian i doświadczeń. Dla wielu par z kręgu przyjaciół stali się swego rodzaju niedościgłym ideałem i wzorem. Pewnego zimowego wieczoru, w 11 roku ich małżeństwa, Ron wrócił do domu i stwierdził, że Jennifer, która zwykle o tej porze czekała na niego, jeszcze nie przyjechała z pracy. Próbował zadzwonić do niej, jej telefon komórkowy był jednak wyłączony. 2 godziny później Ron ciągle jeszcze nie miał żadnej wiadomości od swojej żony. Przeczuwał już, że w jego życiu zachodzi jakieś dramatyczne wydarzenie, nie mógł jednak pojąć, co się stało. Do kogokolwiek dzwonił, nikt nie wiedział, gdzie jest Jennifer. Wtedy właśnie intuicyjnie przeczuł jedno, mianowicie to, że jego żona nie uległa jakiemuś nieszczęśliwemu wypadkowi, bo o tym dowiedziałby się najprędzej, lecz że jej nieobecność musiała mieć inny powód. Spędził bezsenną noc, gorączkowo szukając w myślach jakiegoś rozwiązania. Następnego dnia przed południem odebrał telefon od kobiety, która przedstawiła się jako adwokat jego żony i oświadczyła, że Jennifer zdecydowała się odejść. Ron przeżył wówczas największy szok swojego życia. Powoli, dzień po dniu, stawało się dla niego jasne, że związek,
o którym sądził, że jest partnerstwem, był całkowitą iluzją. Ból, z którym musiał się zmagać w czasie kolejnych dni i nocy, był tak silny, że chwilami miał odczucie spadania w czarną, potworną otchłań. Jego życie, wspólne plany na przyszłość, pomysły i pasje, pięknie urządzony dom, barwne wspomnienia z egzotycznych podróży, wszystko nagle straciło swój sens. Czas płynął, a Ron nie potrafił wydobyć się ze stanu szoku, w którym tkwił całymi tygodniami. Nie potrafił także znaleźć żadnego racjonalnego wytłumaczenia tego, co się stało. Tylko jedno było dla niego jasne. Żył dotychczas w świecie całkowitego złudzenia i pełnej iluzji, wierząc, że udało mu się zbudować perfekcyjny, a przynajmniej bardzo dobry, partnerski związek. A jego żona, najbardziej kochany przezeń człowiek w życiu, opuściła go tak po prostu, bez słowa wyjaśnienia. Ron bezustannie, raz za razem zadawał sobie pytanie, jak mogło do tego dojść. Kiedy tak przez kolejne dni i tygodnie pogrążał się w czarnych myślach i rozpaczy, zmagając się z emocjonalnym bólem, który chwilami był nie do zniesienia, stało się coś dziwnego. Wydawało mu się, że jakaś część jego samego opuściła jego ciało i stała się kimś w rodzaju chłodnego obserwatora. Obserwatora tego, co się działo. Ale Ron czuł jednocześnie, że ta część była ciągle nim samym. Niosła ona jednak spokój, miłość i rodzaj pocieszenia, wsparcia czy też pomocy. W pewnym sensie przypominała oko cyklonu, w którym jednak wiadomo, panuje całkowita cisza. Wszystkie uczucia i myśli trwały dalej. Teraz jednak pojawił się obserwator, który po prostu stał po stronie Rona. Płynęły dni, tygodnie, miesiące. Ron nieustannie zadawał sobie pytanie, dlaczego tak bardzo pomylił się w ocenie swojego związku, a przede wszystkim, dlaczego po tylu cudownych latach musi znosić tyle bólu. I nagle, kiedy już pojawił się jego obserwator, Ron otrzymał odpowiedź. To wszystko oznaczało bycie człowiekiem. Było czymś ludzkim wierzyć, że wszystko jest dobrze i w ten sposób mydlić sobie oczy. Podobnie jak wszystkie starania, aby żyć dobrze i być w zgodzie z sobą, uczynić swoje życie lepszym, wypełniać wszystkie obowiązki zawodowe i rodzinne jak najlepiej. Przecież normalne było dążenie do przeżywania wszystkiego razem i w jak najdoskonalszy, najpiękniejszy sposób. A błędy, które popełnia się mimo wszystkich starań i trudów, w końcu zawód i rozczarowanie, to także jest ludzkie. Bolesne uczucia i wspomnienia, udręka wywołana przez czarne myśli, które powracają mimo upływającego czasu, świadomość własnych błędów w ocenie związku. Ron zrozumiał, że to wszystko oznacza po prostu bycie człowiekiem. Ron odniósł wiele ważnych sukcesów w swoim zawodzie, dlatego że był nie tylko dobrym pracownikiem, ale także swego rodzaju perfekcjonistą. Teraz zrozumiał, że miłości i bliskości drugiego człowieka nie można zaplanować i zrealizować jak jakiś projekt. Nie jest to możliwe wyznaczenie ich sobie jako celu i dążenie do jego osiągnięcia. Prawdziwa bliskość z żoną zaistniałaby dopiero wtedy, gdyby oboje szukali prawdy w swoim związku i uczciwie rozmawiali o swoich uczuciach. Gdyby rozumieli i znali wszystkie swoje uczucia, lęki i obawy, gdyby mówili o tym z całkowitą szczerością, wówczas znaliby i rozumieli siebie nawzajem takimi, jakimi byli naprawdę. Ron pojął, że dał się złapać w swoistą pułapkę pełnego sukcesów życia zawodowego i pozornie perfekcyjnego życia prywatnego. I to tak bardzo, że tak naprawdę nie dostrzegał żony u swojego boku. Tak, słyszał jej słowa, jej pytania. Nawet na nie odpowiadał i reagował. Stwierdził, że dostrzegał przecież pewne niepokojące oznaki. Były one jednak zbyt bolesne i dlatego nie chciał przyjąć ich do swojej świadomości. W taki sposób zaczął żyć we własnym świecie. Nie dostrzegał u swojego boku kochanego, bliskiego mu człowieka, ani jego potrzeb. Sądził, że każda usłyszana od żony uwaga, każde nieprzyjemne odczucie, o którym mu mówiła, były pewnego rodzaju zadaniem, które miał rozwiązać. Czymś, co po prostu należało zorganizować inaczej. Ron nie miał pojęcia, że nie należało niczego rozwiązywać, a nie organizować, tylko spojrzeć żonie prosto w oczy i zrozumieć, co ona czuła. Ale Jennifer także tego nie wiedziała. Zapomnieli, że o wszystkich
wszelkich planach i wyzwaniach, jakie sobie wyznaczyli, należało szczerze rozmawiać. Kiedy Ron uczciwie spojrzał na samego siebie, stwierdził, że zawsze się obawiał, że żona odejdzie od niego, jeśli tylko zaczną rozmawiać na tematy trudne i bolesne, mówić o uczuciach, które być może raniłyby ich nawzajem. A jednak mimo obaw i unikania mówienia o sprawach trudnych, żona odeszła. Ale nie dlatego, że z nią o tym rozmawiał, tylko właśnie dlatego, że tego nie robił. 4 lata później Ron poznał kobietę, z którą jest w związku do dzisiaj. Kobieta ta doznała podobnych przeżyć i zebrała podobne doświadczenia jak Ron. To swoiste prawo rezonansu. Przeżycia tej kobiety i jej doświadczenia przypominały przeżycia i doświadczenia Rona. Dziś, każdego dnia stają się sobie coraz bliżsi. Jeżeli mówią otwarcie o swoich myślach i uczuciach, które mogłyby ich dzielić, ponieważ oboje zrozumieli, że także to należy do człowieczeństwa. Nie wiem, jak Państwo przeniesiecie sobie tą opowieść na swoje własne pole. Na pewno z prywatnego punktu widzenia każdy z nas w tej opowieści może znaleźć coś, co pasuje do niego. Ale dzisiaj chciałbym, żebyście popatrzyli na tą opowieść troszeczkę inaczej. Ano właśnie z perspektywy tego zdjęcia. A żebyście popatrzyli również na tą opowieść z troszeczkę szerszej perspektywy. Z perspektywy tego, co się dzieje w społeczeństwie. Wiecie o tym, że no, podjąłem to wyzwanie. Popełniłem też po drodze trochę błędów, ale dużo się już nauczyłem. No, wystartowania z jakimś ugrupowaniem, myślę, że na dzień dzisiejszy niszowym, do Europarlamentu. Zbieram te podpisy i mam mnóstwo własnych jakichś takich spostrzeżeń. Na przykład zbieram w pociągu, jak jadę do pracy. I co mnie poraziło, powiem tak. Wczoraj po południu, kiedy wracałem do domu, a była to sobota, przeszedłem cały pociąg i tylko 2 osoby zgodziły się podpisać, złożyć podpis, swój autograf na liście ugrupowania, którego nie ma na dzień dzisiejszy w parlamencie, o którym mało kto w ogóle słyszał tak naprawdę. Gospodarka Dobra Wspólnego. Inicjatywa ludzi podobnych do tych jak wy. Ludzi nadających na takich wibracjach, ludzi, którzy, tam jest spora grupa osób, którzy słuchają telewizji internetowej, nowej telewizji internetowej na przykład. I powiem tak, z moich doświadczeń wiem, że tacy ludzie jak my, jest ich sporo, którzy gdzieś tam działają na różnych wysuniętych, jak ja to mówię, przyczółkach, którzy w różnym środowisku są, po prostu są. Ja ostatnio w pracy, w ministerstwie spotkałem człowieka, który czyta Gurdzijewa. Ja dzisiaj będę chciał Państwu coś zacytować jeszcze z Gurdzijewa, z którym no, rewelacyjnie mi się rozmawia. Powiem szczerze, pierwszy raz w życiu trafiłem, no może środowisko cywilne jest troszeczkę inne, aniżeli środowisko mundurowe, z którym mogłem rozmawiać, powiem Wam szczerze, na każdy temat i obaj wiedzieliśmy, o co chodzi. Także myślę, że następuje taki czas, kiedy zawsze po czasie oczyszczania. Taką funkcję swego czasu w społeczeństwie naszym pełnił PiS. Oczywiście niektórzy dalej będą na etapie oczyszczania, będą się oczyszczali cały czas, ale będą uważali, że tylko oczyszczanie, a oczyszczanie wiąże się z pewnego rodzaju destrukcją. I teraz chwilę zacytuję Państwu bardzo ciekawy element oczyszczania, bo to jest ważne, bo przez oczyszczanie każdy będzie przechodził. Zresztą umawialiśmy się, że zaczniemy sobie też i tej wiosny oczyszczanie. Ono będzie troszeczkę bardziej zaawansowane. Ja no, oczywiście też nie polecam od razu wszystkim. Jeżeli ktoś wcześniej nie robił żadnych głodówek, to 1 dzień to do 2 dni to jest maks, co można zrobić. Tak? Zastąpić pokarmy stałe płynami. Ja osobiście zaczynam od środy. Dlaczego? Popatrzcie sobie na kalendarz księżycowy. Księżyc będzie malał i to jest najlepszy czas na to, żeby robić sobie głodówki. Osobiście będę robił 10 dni. Będę chciał za tydzień zrobić Państwu też wywiad z chłopakiem, który przez coś takiego przechodził już. On opowie o swoich doświadczeniach związanych z takim oczyszczaniem.
żebyście Państwo też mieli orientację, czego się można spodziewać. Ale sam proces oczyszczania. Ano wyobraź sobie, że proces oczyszczania to śledztwo policyjne, po którym następuje proces sądowy. Najpierw szukasz wskazówek, bo prosiłbym również, żebyście Państwo razem z tym oczyszczaniem fizycznym zrobili sobie takie oczyszczanie wewnętrzne. Powiedziałbym, może nie duchowe, to za dużo powiedziane, ale żebyście sobie przeanalizowali samych siebie. W ramach tego ala procesu sądowego. Najpierw szukasz wskazówek, które pomogą Ci odkryć sprawcę. Chodzi o Twoje antyzamiary. A także zdemaskować współsprawców, czyli ograniczające Ciebie przekonania. Potem przeprowadzasz przesłuchanie. Dokładnie przepytujesz sprawców i starasz się dotrzeć do prawdy. Czyli analizujesz sam siebie, od środka niejako. Nie odpuszczasz i jesteś konsekwentny. Czyli trzeba być, jest taka fajna technika, którą stosują psychoterapeuci. To jest bardzo prosta technika. Taka, powiedziałbym, wręcz dziecinna. Zadaje się pytanie, dlaczego? Nasze ego lubi wymigiwać się, lubi szukać innych odpowiedzi niż ta, która jest prawdziwa. Ale technika polega na tym, że to pytanie, dlaczego, zadaje się do bólu. Dlaczego? Jakąkolwiek Państwo usłyszycie, zadajecie dalej pytanie, dlaczego? Dopóki nie ustalicie właśnie tych wszystkich ograniczeń, które są w Was. Warto posługiwać się też jakąś kartką papieru, żeby sobie to zapisywać. Nie odpuszczasz i jesteś konsekwentny. Musisz zadać sobie wiele trudnych pytań. Co, gdzie, kiedy, jak. No i to dlaczego do bólu. Kiedy już zdobędziesz dowody, idziesz do sądu i przedstawiasz swoją sprawę, to Ty jesteś sędzią i ławą przysięgłych. Czy zdemaskowane przekonania, teraz siedzące w kajdanach i w pomarańczowym kombinezonie, są prawdziwe, czy stanowią tylko przykrywkę dla Twojego strachu? Czy chcesz, żeby tak wyglądało Twoje życie dalej? To Ty decydujesz. Możesz pozostawać przy tym przekonaniu albo uwolnić się od niego na zawsze. Jeżeli wybierzesz to drugie rozwiązanie, przedstaw ostateczne argumenty, które pokażą, czego dokładnie chcesz i jak zamierzasz to osiągnąć. Powinny one być bardzo szczegółowe i silnie zabarwione emocjami. Na końcu kurator zabierze winowajcę, a ty wyjdziesz na wolność. To jest taka krótka metoda na oczyszczanie, takie wewnętrzne, bo warto, żeby to oczyszczenie wewnętrzne, fizyczne było również takim wewnętrznym, psychicznym, mentalnym. I teraz wrócę troszeczkę do tych historii ze zbieraniem podpisów. Drodzy Państwo, i w sobotę dwa podpisy. Gdzie normalnie jadąc pociągiem, kiedy jeździ się do pracy, to tych podpisów zbieram, znaczy generalnie czas już mi ogranicza, bo nie jestem w stanie więcej, między 20 a 30. I powiem szczerze, taki pierwszy wniosek taki generalny, tak? Ludzie, którzy jeżdżą do pracy, wbrew temu, co się powszechnie mówi, w Matrixie i tak dalej, to są ludzie otwarci na działanie. A ci, którzy w weekend jechali z różnych powodów w różne strony, przerażała mnie taka mgła przed oczami, taka bierność. Ludzie takie miałem wrażenie, nie wierzą już w to, że można coś zmienić. Kiedy mówię, że nowe ugrupowanie, którego jeszcze nie ma, tak? Ludzie, którzy chcą oprzeć gospodarkę o rynek lokalny, bo jakiś sens wozić cokolwiek powyżej 60 km od miejsca wytworzenia, napędza się tylko, nabija się kasę tym, którzy no, mają różnego rodzaju udziały w korporacjach motoryzacyjnych i w samym przemyśle związanym z motoryzacją. A nie znam. Ja muszę wiedzieć. No, dobrze o tym Państwo też wiecie, że dzisiaj no, nasza świadomość jest urabiana przez media. I to, co w telewizji się pokazuje, daleko odbiega od tego, co jest w rzeczywistości. Jeżeli taki Gowin, który zakłada partię, jest non-stop w mediach, w różnych programach, a tutaj na przykład chociażby to ugrupowanie, nie ma go. Chociażby ugrupowanie pod tytułem Samoobrona. Piękna nazwa, już pewne doświadczenia, znana swego czasu, ale totalnie pomijana dzisiaj, tak?
Ludzie, którzy, bo niektórzy mówią, a bo to tacy ludzie, bo to pieniacze i tak dalej. Nie sądźmy innych według siebie. Stwórzmy naprawdę większą, szerszą arenę, ubarwioną arenę polityczną. Jeżeli w tym momencie będziemy mieli większy wybór, nie podpisując takich list, sami się ograniczamy. A podpisanie takiej listy nie wiąże się z oddaniem głosu na to ugrupowanie. Na tym etapie zbierania podpisów ludzie tego też nie rozumieją. To jest tak, że każdy może podpisać, poprzeć dowolną listę. Może poprzeć wszystkie ugrupowania, które starają się zaistnieć w wyborach. Ale ten strach, ale najbardziej mnie poraziła ta bierność, taka mgła przed oczami. Czego on tutaj chce ode mnie? Jeden pan powiedział, to nie miejsce i czas. Ja mówię, czy wie pan co? Dobre jak każde inne. Ktoś mówi, nie wiem. Proszę bardzo, jest internet, tak? A co chce pan wiedzieć? Cisza. Często to są takie słowa wymówki. My często sami dla siebie też mamy takie słowa wymówki. Nie znam nikogo. Ja mówię, dzień dobry, nazywam się Darek, tak? To już pan mnie zna. Jedna osoba dotychczas poprosiła mnie o wizytówkę. Ale to była osoba, która się podpisała. Która dobrze wie o tym na przykład, że dzisiaj jemy sałatę z genem szczura, kukurydzę z genem kury, ziemniaki z genem meduzy. I myślę, że te nowe formacje, które na dzień dzisiejszy no, starają się przebić do państwa świadomości, zasługują na to, żeby je popierać. I to będą te ugrupowania, na które warto oddawać głosy. I czy to będą oburzeni, czy to będzie partia przedsiębiorcy RP, bo to jest stowarzyszenie, czy to będą inne ugrupowania, te niszowe. Popatrzcie na tych ludzi, tak? Różnić się pięknie to wielka sztuka. Nie czekajmy na to, aż ktoś przyjdzie i po nas pozamiata. Ale nim do tego dojdę, znaczy właśnie to mały urywek z Gurdzijewa, z opowieści Belzebuba dla wnuka. Co prawda sam Gurdzijew mówi, że jak ktoś zaczyna czytać tą książkę, to już nie będzie tym samym człowiekiem, że to pewne poważne konsekwencje dotyczą i zmian w życiu. Ja się z nim zgadzam. Niektórzy, którzy zaczynają czytać tą książkę, no już tak naprawdę mają te zmiany za sobą. Ale mały urywek. Książka jest dosyć obszerna. Gurdzijew pisze bardzo przewrotnie. Nawet sam tytuł jest bardzo przewrotny, dający bardzo dużo do myślenia. My bardzo często podchodzimy do życia takimi stereotypami, bo tak nas nauczono. Nasz mózg, który się lubi podpierać, jest bardzo racjonalny. Zresztą powiem Państwu, Einstein kiedyś powiedział też coś takiego. Nigdy przecież nie wiadomo, czy w przyszłości nie poznamy doświadczenia przeczącego jej konsekwencjom. Ja może jeszcze raz to zacytuję, bo to jest dosyć mocno, nad tym się trzeba też zastanowić. Nigdy przecież nie wiadomo, czy w przyszłości nie poznamy doświadczenia przeczącego jej konsekwencjom. A teraz właśnie cytat z opowieści Belzebuba. Tytułowy Belzebub przychodził na Ziemię kilka razy. I po cóż? Ano właśnie między innymi po to, żeby pomóc ludzkości się rozwijać. Raz kiedyś przybył po to, żeby na przykład oduczyć jedno ze społeczeństw mordowania zwierząt. Ponad miarę i bez sensu. I teraz mały cytat. Proszę zwrócić uwagę na specyficzny język. Jego zgodność szczegółowo wyjaśnił mi jeszcze, że po drugiej katastrofie, której uległa planeta Ziemia, przypadkowo ocalały dwunożne istoty trójmózgowe, znów zaczęły się tam rozmnażać. Te istoty dwunożne trójmózgowe to my. Tym razem cały proces ich egzystencji skupił się na innym, nowo uformowanym dużym kontynencie, zwanym Aszharach, gdzie utworzyły się trzy liczne i samodzielne grupy, z których pierwsza osiedliła się w miejscu zwanym wtedy Tiklamash, druga na obszarze o nazwie Maral Plaisi, a trzecia na istniejącym do dzisiaj obszarze noszącym wówczas nazwę Perłania. W psychice istot należących do tych trzech niezależnych grup, kontynuował jego zgodność, uformowały się pewne specyficzne
Havatervanoni, to znaczy pewne psychiczne dążenia składające się w całości na proces, który one same nazywały religią. Mimo że Havatervanoni lub religie nie mają ze sobą nic wspólnego, to pośród istot każdej z tych trzech grup bardzo rozpowszechnił się identyczny religijny zwyczaj, zwany wówczas składaniem ofiar. Ów zwyczaj opiera się na teorii, która mogła powstać tylko w ich dziwnym rozumie, a według której niszczenie na cześć własnych bogów i idoli egzystencji istot o innych formach sprawi tym wyimaginowanym bogom oraz bożyszczom tak wielką przyjemność, że ci ostatni, aby okazać wdzięczność, będą im zawsze i we wszystkim niezawodnie pomagać, a także przyczyniać się do realizacji wszystkich ichnich fantastycznych i postrzelonych pomysłów. Ten zwyczaj tak się tam dzisiaj rozpowszechnił, a unicestwianie w tym szkodliwym celu egzystencji istot o różnych formach osiągnęło takie rozmiary, że pojawił się już nadmiar świętego Askokina, którego wymagają od planety Ziemia jej byłe części, to znaczy nadmiar wibracji wytwarzanych w czasie świętego procesu Rascuarano u istot o dowolnej formie zewnętrznej, które powstają i egzystują na planecie zmuszonej produkować ową świętą substancję kosmiczną. Ta nadwyżka świętego Askokina zaczęła już poważnie zakłócać prawidłową wymianę substancji między planetą Księżyc i jej atmosferą, wywołując w nas obawę, że owa atmosfera nie wykształci się w sposób należyty i przez to stanie się przeszkodą w harmonijnym ruchu całego układu Ors, zagrażając być może ponownie katastrofą na wielką kosmiczną, ogólnokosmiczną skalę. A zatem wasza przewielebność, ponieważ masz w zwyczaju często odwiedzać różne planety tego Układu Słonecznego, zwracam się do ciebie z prośbą, abyś zgodził się wziąć na siebie to zadanie i specjalnie zstąpił na planetę Ziemia, żeby tam, na miejscu, spróbować wdrożyć w świadomość tych dziwnych, trójmózgowych istot ideę bezsensowności tego rodzaju teorii. No, my dzisiaj w większości sobie już zdajemy z tego sprawę. Ale ja wracam, drodzy Państwo, jeszcze do tego, o czym sobie już nieraz mówiliśmy, do bezsensownego zabijania miliardów zwierząt pod przykrywką, że to jest pokarm. Ale dzisiaj nie w tym kontekście. Dzisiaj w kontekście tych naszych wyborów i tego, co robimy. No, nie dziwmy się później, że jeżeli nie pracujemy nad sobą, że pozostawiamy los tym, którzy no, nie mając skrupułów dążą do tego, by coś osiągnąć. I co mnie jeszcze uderzyło w tych moich ostatnich doświadczeniach, to to, że tak naprawdę ci ludzie poza nielicznymi, też może nie wszyscy, bo bym może obraził, tak? Ich cele kończą się tak naprawdę na momencie wyborów. Niektórzy zdają sobie sprawę z tego, że nie zaistnieją w tych wyborach, że większość ludzi podejmuje decyzje pod wpływem tego, co telewizja im podaje w lekkostrawnej papce. Bo wielu ludzi mówi, bo znam. A na kogo będziesz głosował? No bo go znam. A skąd? No z telewizji. To ty go znasz? Ale tak większość ludzi podejmuje wybory. I dzisiaj wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że w tych wyborach wygrają tak zwani celebryci, tych, których media pokazują, tych, których media lansują. A ja mam nadzieję, że w końcu ludzie się obudzą i ci, którzy nie chodzą na wybory, słuchając między innymi takich tekstów, które przekazuję Państwu, w końcu pójdą i będą głosowali na tych, którzy mają cele dużo dalej idące. Nie tylko kończące się na tym, żeby mnie wybrali, że będę miał 70 tysięcy miesięcznie uposażenia, a później emeryturę dożywotnią. Bo później, kiedy kogoś wybierają, okazuje się, że ten ktoś siedzi i jest taki, jak taka pusta szklanka i nie wie, co dalej. Koncepcja się skończyła. Miał cel, dążył, bił po trupach, nieważne. Bij, zabij, tak? Mojemu ma być na wierzchu. Ale później nie wie, co ma zrobić. Nie wie, jak ma zrobić. I często to są w tym momencie marionetki wylansowane przez duże ugrupowania, które zdają sobie sprawę z tego, że na popularności można ubić kapitał. No,
lansują swoją własną politykę. Dlatego też zachęcam Państwa do tego, żebyście pracowali nad swoimi pewnymi nawykami myślowymi, nad swoimi przekonaniami, które determinują również Wasze wybory. I teraz kilka takich przykładów, może z pola tego, które najczęściej nas dotyczy. Z pola wartości. Temat wartości odgrywa ogromne znaczenie. Też jest celowo przedstawione pieniądz jako zło i te pewne nawyki myślowe od dziecka gdzieś tam w nas pokutują. I dla przykładu. Bogaci ludzie są źli, bezduszni, nieuczciwi. Można być albo bogatym, albo dobrym. Duchowość wyklucza dążenie do bogactwa materialnego. Ubóstwo jest szlachetne. Biedny i uczciwy versus bogaty i nieuczciwy. Tego typu przekonania najczęściej wprogramowują w nas wychowanie, edukacja, kultura i różne rodzaje programowania społecznego. Przypomnijcie sobie Państwo różne filmy. A na przykład przekonania na temat otaczającej nas rzeczywistości. Potrzebne są układy, żeby odnieść sukces finansowy. Ja tak po drodze powiem Państwu, że nikt mi nie wierzy, że pracuję w ministerstwie bez żadnego układu, bez żadnego telefonu, że po prostu poszedłem na konkurs i ten konkurs wygrałem. Ale w powszechnym mniemaniu to jest załatw. To dalej pokutuje. Załatw, znasz kogoś? Ludzie tyle energii tracą na to, szukając dojścia, żeby ktoś załatwił, wchodzą w różnego rodzaju nieformalne układy, że to się w panę nie mieści. Przepraszam za wyrażenie, w głowie. Zamiast po prostu usiąść i wykorzystać te mechanizmy, które nas są. Albo hasło jest kryzys. I wszystkich się przekonuje o tym, że jest kryzys. I wszyscy w to wierzą, że jest kryzys. Bzdura. Ktoś kiedyś powiedział, że kłamstwo wystarczającą ilość razy powtarzane staje się prawdą. Poćwiczcie Państwo nad swoimi przekonaniami. Albo hasło pod tytułem, że nie starczy dla wszystkich. O tym sobie kiedyś też rozmawialiśmy. Jestem gorącym zwolennikiem hasła rogu obfitości. Kolejne takie przekonanie negatywne. Trzeba ciężko i długo pracować, żeby się wzbogacić. I ludzie nie rozumieją, że prawo przyciągania mówi o tym, że masz to, w co wierzysz, na czym się skupiasz. Dlatego są zaimplementowywane pewne sztuczne, tak zwane religie. Wasze przekonania, niekoniecznie, nie musicie chodzić do kościoła, ale wasze przekonania to wasza religia. Zważcie, jakie one są. Popracujcie nad nimi. Dlatego zachęcam do tego, żeby sobie uzmysłowić, jakimi szynami idziemy w życiu. Dlaczego to nas spotyka, a nie co innego. Duże pieniądze powstają nieuczciwie. Gdyby to było takie łatwe, to inni dawno już by to zrobili. Albo lansowane też jednego z pierwszych naszych prezydentów. Pierwszy milion trzeba ukraść. I większość ludzi siedzi i czeka, kombinuje. Już czy nie teraz? Można ukraść czy nie można? I nawet nie otwierają się na inne możliwości. Czekają tylko na to, żeby ukraść. Jak osłabić takie ograniczenia? No, są różne techniki. Jedną z nich na przykład należy... Tak, jestem absolutnie przekonana i wierzę w to tak samo, jak w to, że jutro nadejdzie następny dzień. W dodatku poczułaś, że niezachwianie w to wierzysz. To też jest ważne, żeby poczuć. A najlepszą metodą według mnie to nie jest walka z tym, co było, co jest stare. To nam coś uzmysławia, to nas czegoś uczy. Tak samo walka z rakiem jest bez sensu. Rak nam mówi: pokochaj siebie. Więc nie walcz z tym, czego nie robiłeś. Po prostu zacznij to robić. Czyli pokochaj siebie. Włącz siebie w proces. Zacznij coś robić dla siebie. Inaczej mówiąc, programować się na plus, a nie na minus. Popatrzcie na kampanie wyborcze. Wybierajcie tych, którzy programują się, nie tylko się, ale i was, na plus. Nie ciągle
plują, jątrzą i oczerniają innych. Tak naprawdę, kto by nie przyszedł, on i tak będzie w pewnym stopniu zdeterminowany podpisanymi umowami wcześniejszymi. Ale moim na przykład hasłem, niektórzy się z tego śmieją, wy na pewno nie będziecie się śmieli, bo wiecie, o co chodzi. Hektar ziemi dla każdej rodziny. I gdziekolwiek pójdę, gdziekolwiek będę to robił, będzie to w ten sposób. Jeszcze nie wiem, na jakich listach będę, ale to się, myślę, w ciągu najbliższych 2-3 dni wyklaruje. Bo jeżeli ktoś ma swój hektar ziemi, z którego się może wyżywić, to jest wtedy niezależny. Bo ktokolwiek, cokolwiek będzie próbował mu narzucić, to mu powie, słuchaj stary, nie, dziękuję. Nie możesz mi nic narzucić. Jeżeli chcesz rozmawiać, rozmawiajmy jak partnerzy. Dzisiaj te zależności, w których żyjemy, są tak ogromne, to też jest celowe działanie. Żeby ludzie uwierzyli, żeby ich wiarą było to, że nie można inaczej. Można. Jest czas na to, żeby zacząć o tym rozmawiać, rozmawiać uczciwie i szczerze. A jak to zrobić? No właśnie, chociażby tego rodzaju inspiracje. Jak mogę osiągnąć, co tylko zechcę. Ale tutaj też bym był ostrożny, bo bardzo często zmieniamy, jak to mówią, zamienił stryjek siekierkę na kijek. I ludzie później dążą w takim rozpasaniu materialnego posiadania, ale jak wszyscy pójdziemy w kierunku posiadania lepszych samochodów, większych domów, tak, w systemie konwencjonalnym, to ten system pod tytułem Matka Ziemia nie wytrzyma. Mogę być bogaty i lubiany przez ludzi. Zasługuję na sukces, pieniądze i szczęście. Tak naprawdę dookoła jest tak wiele dóbr, że dla każdego starczy. Naprawdę duże pieniądze zarabia się łatwiej niż grosze. Drodzy Państwo, tak naprawdę jest to kwestia tylko ilości zer. Pracować i tak trzeba. Jeżeli już mówimy o pieniądzach. Będę bogata i altruistyczna. Może nie będę, bo nie lubię słowa. Z dnia na dzień jestem coraz bardziej bogatsza i altruistyczna. Ktoś kiedyś powiedział, będę dobry, jak będę bogaty. Ja mówię, a co ci stoi na przeszkodzie, żebyś był dobry już i dzisiaj, teraz? Bo jeżeli dzisiaj nie będziesz dobry, to nigdy nie będziesz dobry. Bo bogactwo, zdrowie, szczęście, to nie jest stan posiadania. Mieliście przykład dzisiaj historii Rona, który miał wszystko, co chciał. Czy on był szczęśliwy? Pozór. Każdy pozór prędzej czy później jak bańka mydlana pęknie. Dlatego ten świat też się zmienia. Ten system się przejadł. Ideologii nie ma. Myślę, że perfekcjonizm, ale takim dobrym tego słowa znaczeniu, otwarty na człowieka. To jest coś, co mogą wprowadzić ludzie, którzy wiedzą i rozumieją, że system opiera się na równowadze. Że tylko w ten sposób można to utrzymać. Ale niektórzy tak twardo boją się zmian, że to, w czym tkwią, wydaje mi się za jedynie słuszne rozwiązanie. Mimo negatywnych skutków, które wysyła, negatywnych sygnałów, które docierają do nich, nie tylko ze strony własnego organizmu, ale otoczenia również. Mogę zacząć od zera, od podstaw, w każdych okolicznościach i w każdym wieku i dojść do bogactwa. Wiele osób to potwierdza. Ludzi, którzy bankrutowało, zaczynali od zera, później znowu stawali się bogatymi ludźmi. Tylko pytanie, jaki cel tego bogactwa, czemu to ma służyć? To zawsze sobie Państwo ustalcie na początku, bo to jest bardzo ważne. Przyciągnę do siebie wszystko to, czego pragnę. Prawo przyciągania działa niezależnie od tego, czy je rozumiem, czy nie. Jeżeli Państwo w duchu wdzięczności wybaczycie wszystkim, do kogo macie kiedykolwiek, jakikolwiek żal, otworzycie się na otoczenie, otoczycie się na to wszystko, co jest dookoła Was, to będziecie mieli bezpośredni wpływ, tak jak i teraz macie, ale wpływ na to, żeby ten świat był lepszy i piękniejszy, żebyśmy wrócili do prawdziwej synergii z naturą. I poszanowania tego, co naprawdę jest wartością, a nie tylko iluzorycznym blichtrem stworzonym na potrzeby pewnych grup kapitałowych. Także zachęcam Państwa, abyście wzięli to wszystko pod rozwagę. Nie czekali na to, że ktoś za nas pozamiata, że przyjedzie taki, nieważne jak go zwał, czy Belzebub, czy Chrystus ponownie zstąpi i za nas pozałatwia nasze sprawy.
los każdego z nas, społeczeństwa również jest w naszych rękach. Jeżeli pozbędziemy się tych blokad, zrozumiemy mechanizm prawa przyciągania, zaangażujemy się w sam proces, włączymy się w niego, to efekty będą w tym momencie nieodwracalne i cudowne. Bo bierność to też jest odpowiedzialność. Także, drodzy Państwo, odwieczny dylemat, ci, którzy stoją z boku i się przyglądają, czy nie ponoszą odpowiedzialności. Ponoszą. Ponoszą i myślę, że nawet w większym stopniu, aniżeli ci, którzy angażują się w sam proces. Bo ci, którzy są otwarci na zmianę, nawet na razie po tej drugiej stronie, powiedzmy sobie, też się uczą. Ron się nauczył. Gdyby nie działał, nie nauczyłby się niczego. Także zachęcam Państwa do tego, żebyście się zgłaszali, żebyście działali. Nie dotarły do mnie żadne listy z tych osób, które tam się deklarowały na maila. To tak przy okazji nie ma znaczenia. Ja wszystkim Państwu, którzy podjęliście działania, dziękuję bardzo serdecznie za to, że podjęliście, że w swoim otoczeniu. Mam nadzieję, że ja też wyciągnąłem pewne wnioski, że w przyszłym, przy przyszłych jakichś wyborach, zbieraniu podpisów, no zrobimy to troszeczkę inaczej. Bo też nie zależy mi na tym, żeby jedna osoba zebrała 1000 podpisów. Bardziej mi zależy na tym, żeby każdy zebrał 10 podpisów, włożył w kopertę i wysłał. Bo to będzie odpowiedzią na to, że chcecie zmian. Same wybory to nie wszystko. Pewne działania należą do profilaktyki. Zbieranie podpisów na listy wyborcze to jest profilaktyka. I ta profilaktyka, zacznijcie ją dostrzegać w wielu elementach, w wielu aspektach, że to, co zaczyna się kroplą, później kończy się oceanem. Życząc owocnych przemyśleń, zapraszam Państwa do programu za tydzień. Już rzucam namiary do siebie na koniec. Było mi niezmiernie miło dzisiaj pogościć w Państwa domach. No i zachęcam, niezależnie od wszystkiego, byście Państwo również przejrzeli te, obejrzeli te programy. Nie żywi lekarze, nie kłamią. Podstawy. Doktor Radkar, tele. Doktor Aszkar, lekarstwo na raka. Wzrost. Popatrzcie Państwo na to, co jest dzisiaj, jeżeli chodzi o to. To w kontekście tych naszych wyborów ma ogromne znaczenie. Nasz dom to są już w tym momencie konsekwencje wchodzące w te wyższe wymiary. I o tym też sobie, z tego też trzeba sobie zdawać sprawę, bo jeżeli o tym zapomnimy, to tak naprawdę nawet nie patrzymy pod własne nogi. Za chwilę się wywalimy na takiej przeszkodzie, że historia. I namiary do mnie, także zapraszam serdecznie, żebyście Państwo pisali. Ci, którzy chcą uczestniczyć w kursie, proszę się odzywać. Im szybciej zamkniemy listy, im szybciej ustalimy miejsce, ja myślę, że to będzie centralna Polska, tym lepiej. Tak naprawdę, drodzy Państwo, jestem dla Was i służę Wam. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia.